Cześć moi drodzy, jesteśmy, że tak powiem, w martwym sezonie weselnym z racji tego, że wszyscy rekomendują pracę zdalnie, to pomyślałem, że ja i powiem coś mądrego i zabiorę się za coś, za co chciałem się już zabrać dawno, ale zawsze brakowało czasu, brakowało chęci, tak więc przedstawię Wam poradnik pary młodej, która zamierza zorganizować swój wymarzony ślub, swoje wymarzone wesele. Tak więc są to takie punkty, które zapisywałem sobie od jakiegoś dłuższego czasu, biorąc pod uwagę całe moje doświadczenie w branży weselnej. Więc myślę, że na pewno Wam się to przyda, spodoba i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to jedziemy z pierwszym przykazaniem. Jeśli jesteście przed wyborem sali weselnej, to szukajcie najlepiej takiej, gdzie goście i tańce będą w jednym pomieszczeniu. Zabawa wtedy jest gwarantowana. Jeśli nie ma innej opcji i na przykład zespół lub DJ muszą być na osobnych salach, poproście ich o zainstalowanie dodatkowego głośnika na sali, na której przybywają goście, tak żeby była jasna i przejrzysta komunikacja i każdy z uczestników wesela wiedział, co się aktualnie na nim dzieje. Porada numer 2. Najlepsza godzina na start ceremonii w kościele bądź też w plenerze to godzina 15-16. Planowanie wesela wcześniej niepotrzebnie go wydłuża, przez co koło godziny 24 możecie odczuwać faktyczne zmęczenie waszych gości i was samych, przez co impreza może być niepotrzebnie skrócona. Naprawdę 15-16 jest wystarczająca i mamy jeszcze naprawdę cały wieczór i całą noc, żeby bawić się do białego rana. Porada numer 3. Nie proście waszych gości o wystrzelenie konfetti zaraz przy wyjściu z kościoła bądź też ceremonii w plenerze. Wróćmy do zapomnianych, pięknych tradycji, takich jak ryż, cukierki bądź też monety. Konfetti jest zupełnie nieekologiczne, rozdmuchuje to wiatr, ktoś to potem musi sprzątać i jest problem. Ryż dużo łatwiej posprzątać, zawsze go mogą zjeść też ptaki. Natomiast cukierki chętnie pomogą Wam pozbierać dzieciaki, które od razu mają co robić i są zadowolone, bo mają coś słodkiego. Tak samo pieniądze zawsze się przydadzą. Moi drodzy, konfetti wykorzystajmy na sali weselnej podczas pierwszego tańca lub też tortu. Będzie miało to świetny efekt. Zdecydowanie łatwiej jest to wtedy posprzątać i nie stanowi to dla nikogo większego problemu. A na koniec dam Wam jeszcze jedną poradę, co można wykorzystać przy wyjściu z kościoła bądź też ceremonii w plenerze. Moi drodzy, gdzieś na Allegro, gdzieś na innym portalu w internecie kupujemy za 15-20 zł pistolety na bańki mydlane. Takie pistolety wystarczy nam dwa. Daje to znakomity efekt na zdjęciach. Wygląda to bardzo fajnie. Jest to coś nowego, coś fajnego. Więc w żaden sposób nie robi to bałaganu. Te bańki się gdzieś zaraz tam rozdmuchają. Jest to świetna alternatywa, do której gorąco zachęcam. Porada numer 4. Życzenia starajcie się zorganizować na sali weselnej. Nie będziecie musieli się martwić pogodą. Wszyscy razem przyjedziecie na salę weselną. Najpierw wejdziecie wy jako para młoda. Za wami przyjdą goście. Możemy wznieść toast, wypić szampana, zaśpiewać 100 lat, a następnie wszyscy będziemy składać życzenia młodej parze. Kto skończy, oczywiście może już napić się wody, skorzystać z toalety, zająć się dzieckiem, czy wyjść na przysłowiowego papierosa. Często zauważam na weselach, na których ja gram, że właśnie trwają życzenia jeszcze pod kościołem. Ktoś przyjeżdża pierwszy, nie ma co ze sobą zrobić, wchodzi na salę, obsługa się denerwuje. Jest to zupełnie niepotrzebne. Wszyscy razem przyjedźmy na salę weselną i składajmy sobie na niej życzenia. Jest to coraz bardziej modne i ja do tego jak najbardziej zachęcam. Przykazanie 5. Sztalugę, czyli rozpiskę z gośćmi, ustawiamy jak najdalej na sali. Dlaczego? Nie ustawiamy jej zaraz w korytarzu przy wejściu, z racji tego,
że gdy goście wchodzą, to tak naprawdę zatrzymują się przy niej, przez co blokują wejście innym uczestnikom waszego wesela. Każdy się tam kotłuje, jest to zupełnie niepotrzebne. Zawsze jest czas, żeby jeszcze sprawdzić, kto gdzie siedzi, tym bardziej, że na początku po prostu musimy zrobić przywitanie, wznieść toast, zaśpiewać 100 lat, zrobić życzenia, więc spokojnie na sprawdzenie, kto gdzie siedzi, będzie jeszcze czas, więc poprośmy obsługę o to, żeby tą sztalugę ustawili jak najdalej. Zresztą prawdopodobnie ogarnięty DJ czy zespół poinformują o tym waszych gości, że taka sztaluga znajduje się w tym i w tym miejscu. Jest to naprawdę cenna wskazówka, która ułatwi komunikację, ułatwi przejście między stolikami i usadzenie waszych gości. Porada numer 6. Waszych starszych gości, tak zwanych dziadków, wujków, ciotki, usadźcie jak najdalej od nagłośnienia, czyli jak najdalej od zespołu czy też DJ-a, z racji tego, że bardzo często jest dla nich za głośno. Blisko takiego nagłośnienia proponuję usadzać młodzież, dzieciaki i na pewno nie będzie to przeszkadzać, a wręcz będzie jeszcze bardziej zachęcać do zabawy. Bardzo często jest tak, że ci starsi goście nie zawsze chcą się cały czas bawić i szaleć na parkiecie, po prostu chcą sobie posiedzieć, porozmawiać i nacieszyć oko, jak inni się bawią. Więc będzie to doskonałe miejsce dla nich gdzieś z tyłu sali, tak żeby widzieli całą salę, co w tym danym momencie się dzieje na waszym przyjęciu. Również kolejna rada odnośnie usadzania jest taka, że fajnie jest trochę wymieszać tych gości między sobą, tak żeby można było się fajnie zintegrować. Także przemieszajcie gości między sobą. Oczywiście wcześniej to przemyślcie i takie ułożenie, takie rozsadzenie gości jest najbardziej komfortowe i sprzyja dobrej zabawie. Oczywiście coraz bardziej popularne są te stoły okrągłe. Tam każdy się widzi, każdy może w jakiś sposób z sobą porozmawiać, więc ja jak najbardziej do tego zachęcam. Kolejna rada. Kiedy ustalacie menu weselne, porozmawiajcie z właścicielem bądź też kierownikiem sali i poproście go, żeby słodki stół czy też zimna płyta była ustawiona na osobnym stole w formie bufetu. Jest to naprawdę komfortowa sprawa, zarówno dla waszych gości, bo kiedy coś zgłodnieją, na coś mają ochotę, podchodzą do takiego stołu, gdzie może być znacznie większy wybór niż przy mniejszych stolikach, przy których siedzą. Obsługa na bieżąco może donosić świeże partie żywności, przez co to jedzenie nie stoi tak naprawdę całą noc, bo jest na bieżąco uzupełniane. I również później to, co zostanie, będzie na pewno bardziej świeższe, żeby można było to spakować rodzinie, czy też znajomym, czy po prostu zabrać sobie do domu. Wskazówka numer 8. Jeśli zdecydowaliście zaprosić gości wraz z dziećmi, to zatrudnijcie animatorki bądź animatorów. Jest to wspaniała alternatywa dla dzieciaków, które znajdą czas na zabawę na waszym weselu, będą bardzo mile go wspominać, natomiast rodzice chwilę sobie odpoczną i będą mogli uczestniczyć w waszym przyjęciu. Jest to bardzo popularna opcja teraz na przyjęciach. Praktycznie na każdym się już z tym spotykam, jeśli są dzieci. My w swojej ofercie mamy takie animatorki, więc zachęcamy do skorzystania. Natomiast wy na waszych weselach, jeśli macie na przykład innego DJ-a bądź zespół, zawsze możecie taką osobę wynająć, zatrudnić, do czego serdecznie zachęcam. Porada numer 9. Poproście waszego fotografa o wykonanie zdjęć grupowych z waszą rodziną, z waszymi znajomymi stosunkowo wcześnie na waszym przyjęciu weselnym, kiedy ta zabawa taneczna jeszcze się tak nie rozkręciła, więc wasi goście są jeszcze eleganccy, świeżi i przede wszystkim są wszyscy. Takie zdjęcia na pewno bardzo mile się później ogląda i jest kupa śmiechu i zabawy, a szczególnie jeśli wcześniej zaopatrzycie się w śmieszne gadżety, które można kupić bardzo tanio dzisiaj przez internet i spokojnie można je wykorzystać właśnie podczas takich grupowych zdjęć, do czego ja oczywiście serdecznie zachęcam. I ostatnia porada, tak naprawdę na koniec wesela, kiedy przychodzi czas żegnania
gości. Schodzi na to troszeczkę czasu, bo jeśli macie tych gości wiele, to uwierzcie mi, że może to być tak naprawdę 2 godziny waszego wesela, kiedy tak naprawdę żegnacie gości. Można troszeczkę czasu zaoszczędzić, mianowicie, jeśli już przy samym wyjściu będziecie mieli przygotowany specjalny stolik, na którym ustawicie upominki, ciaska, tak zwane szyszki, które od razu będziecie wręczać gościom na pożegnanie, a nie będziecie musieli biegać i tak naprawdę prosić obsługę o przyniesienie jednej szyszki czy też jednego upominku. Miejcie to już wszystko przygotowane na stoliku, zaraz przy wyjściu, więc tak naprawdę jeśli komuś się zdarzy wyjść już z waszego wesela bez pożegnania, to będzie mógł sobie sam taki upominek odebrać i naprawdę oszczędzi to masę czasu. Moi drodzy, i to by było na tyle. 10 wskazówek, 10 porad, 10 przykazań. Mam nadzieję, że coś wam to rozjaśni, że wam się to przede wszystkim przyda i dajcie znać, czy spodobały wam się takie porady i czy chcecie jeszcze kiedyś w przyszłości mnie posłuchać. Być może jeszcze coś uda mi się mądrego wam przekazać. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia.